Hejka, kochani, dzisiaj przychodzę do Was, słuchajcie, z takim mini haulem zakupowym kosmetycznym z Action. Ostatnio pokazywałam Wam zakupy z Action, jeżeli chodzi o zabawki dla Laury, ale zobaczcie, wzięłam dwie rzeczy dla siebie i jestem ciekawa, bo przetestujemy, otworzymy sobie je wspólnie. I tak, może zaczniemy od tutaj eyelinera. To jest eyeliner czarny, kosztował mnie 4,95. Także zaraz zobaczymy, jak że tak powiem, on maluje na czarno za tą kwotę. Natomiast tusz do rzęs kosztował 6,45. Przepraszam, nie mogę się coś wysłowić. Zobaczcie, jest w takim złotym opakowaniu. Nie było innego chyba, tak mi się wydaje, bo też mi zależało, żeby był czarny. I eyeliner w sztywcie też był jeden. Były na pewno jeszcze w kredce. No i dobra, spróbuję to otworzyć jedną ręką, dlatego że nie mam tutaj stojaka. A zależy mi, żeby to po prostu otworzyć z wami, chyba że zrobimy sobie coś takiego. O, i zaraz sobie wspólnie zobaczymy, że tak powiem, jakość eyelinera. Ojejku, za tą kwotę trochę mamy warunki, jakie mamy, ale myślę, że sobie poradzimy. Nigdy nie miałam, że tak powiem, kosmetyków, tak mi się przynajmniej wydaje z Action, chociaż mogę się mylić. Dobra, a akurat mi się kończy. Mam nadzieję, że mi oko nie wypłynie. Te kosmetyki chyba muszą przechodzić jakieś testy. Nie wiem, mam nadzieję przynajmniej. I słuchajcie, to wygląda w ten sposób. Nazwa to jest Max and More i to ta sama nazwa jest, jeżeli chodzi o tusz. Już otwieramy od razu, bo tak jak mówię. O. Czekajcie, zaraz zobaczymy na ręce sobie prze. Ej, kurczę, dobra jest przynajmniej jakość, zobaczcie. Zrobiłam sobie kreskę, jej tylko żeby to jeszcze jakoś wyostrzyć, żeby wam to pokazać. O, widzicie? Wydaje mi się, że może to być dobre. Mam nadzieję, że żeby sprzedawać kosmetyki też, nawet chociażby w takim Action, to muszą być jakieś tam dopuszczone normy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dajcie znać, czy macie w tym temacie jakąś wiedzę. Dobra, i zobaczymy od razu jeszcze też tusz, bo tusz też mi się akurat już kończy. Także 11 z groszami wyszło mi za eyeliner w sztywcie i za tusz do rzęs, także cena powalająca po prostu. Dajcie znać, czy coś z Action macie. Było dużo paletek do cieni, chociaż paletki do cieni to ja mam multum, bo moja siostra z Eveline ostatnio kupiła taką ładną paletkę srebrną, ale to jeszcze, że tak powiem, wersja świąteczna, ale to, że tak powiem, nie mam jeszcze czasu, że tak powiem, jej użyć. Chociaż jeszcze mam otwartą inną z Eveline'a. Natomiast to, czekajcie, ostrość, nie wiem, czy to łapie, kurczę. Nie, no muszę wam tak pokazać, bo to słabo. Przy okazji widzieliście moją super kuchnię. To nic, słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. Zobaczcie, jaka to jest złoty odcień. Natomiast jedna wada, którą już widzę, to jest to, że powinna być na opakowaniu narysowana szczoteczka, bo tak naprawdę ja nawet nie wiem, jaka jest tutaj szczoteczka. A wiem, że bez odkręcania, bez otwierania opakowania można to sprawdzić, gdyby była narysowana. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Także nawet nie wiem. Dobra, powiem wam tak. Trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Tak wygląda. A może akurat ktoś, że tak powiem, się zainteresuje. No, tylko ostrość niech złapie, to byłoby dobrze. Jejku, powiem, że masakra. O, może tu coś złapie. Nie, no, oczywiście, jak trzeba, to nie łapie. No, łabże, pani. Dobra, może zaraz złapie. W każdym razie szczoteczka jest taka bardzo, bardzo gęsta, więc jestem ciekawa w sumie, jak to będzie wyglądało. Tu próbuję wam pokazać, ale jak na złość po prostu nie chce mi się wyostrzyć. O, o, o. O, słuchajcie, naprawdę się postarałam. Także widzicie, jest dosyć taka gęsta ta szczotka. Wiem, że niektórzy nie lubią, to jest taka, widać, taka mega, mega, mega malutka ta, że tak powiem, szczoteczka, krótkie włosie. Wiem, że niektórzy wolą silikonowe i nie lubią takich. Powiem wam, że ciężko mi jest powiedzieć, bo ja miałam różne i różne mi się sprawdzały, więc nie mam jakiegoś, o Jezu, jednego typu. A jak będzie mi się sprawdzał ten tusz, to może powiem wam w komentarzu za jakiś czas, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani. Jeżeli chodzi o sam design, to fajnie wygląda, złota.
kredka za 11 z groszami. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Wywalam do śmieci, na pewno dam Wam sprawozdanie, jeżeli jesteście zainteresowani. Obie są, tak jak mówię, z Max and More, tak? Tak. Dajcie znać, czy używacie tych kosmetyków ogólnie z Action. Jestem bardzo ciekawa.